Pierwsze wydarzenie po WWE Bad Blood, ostatnie szlify przed AEW Wrestle Dream, a także zapowiedź prawdopodobnie najważniejszej gali New Japan Pro Wrestling ostatnich wielu lat. Jeśli w ostatnim tygodniu nie byliście ze światem wrestlingu na bieżąco, to jest to materiał dla Was. Dziś podsumujemy sobie okres od soboty 5 do piątku 11 października i zobaczymy, co główne federacje wrestlingu nam przygotowały. Tak więc panie i panowie, ja nazywam się Marcel Rutkowski z Wotis Wrestling i zapraszam na podsumowanie tygodnia w świecie wrestlingu. Na początek króciutko jeszcze o Bad Blood, bo o tym już wiele mówiliśmy, ale podsumowanie tygodnia to podsumowanie tygodnia. CM Punk pokonał Drew McIntyre'a w Hell in a Cell matchu, co oznacza, że Drew został przypięty po raz pierwszy w tym roku w solowym starciu bez tytułu mistrzowskiego na szali. Poza tym moim zdaniem najlepsza walka tego roku w WWE. Maksymalna ocena 5 gwiazdek i zaledwie drugi pojedynek w 2024 roku z taką oceną, obok Zack Sabre Jr. kontra Bryan Danielson. Wiemy już, że również mój nemezis Dave Meltzer obdarował tę walkę 5 gwiazdkami. Nia Jax wygrała Botchfest o mistrzostwo kobiet, pokonując Bayley, omal jej nie kalecząc w kilku sytuacjach. Moja ocena tej walki to 0 gwiazdek na 5. Było blisko ujemnej. Damian Priest po raz kolejny zakopał Finna Balora, tym razem chyba już na dobre, bo cała narracja Irlandczyka, że Judgment Day nigdy nie potrzebowało Priesta, właśnie została zniszczona. Ocena? 3 gwiazdki. Walka poza końcówką nie była zła. Rhea Ripley pokonała Liv Morgan, lecz przez dyskwalifikację przez to nie odzyskała mistrzostwa kobiet. Słaba walka, nic w jej nie wyszło, a Dominik zabawił się w Darbiego Alina z AEW Double or Nothing. Nie fajnie WWE, 2 gwiazdki. W walce wieczorów nie najgorszym, ale zdecydowanie za długim tag team meczu Roman Reigns i Cody Rhodes pokonali Solo Sikoa i Jacoba Fatu. 3¼ gwiazdki, naprawdę było dobrze. Show natomiast zamknął The Rock, sugerując spore dymy w najbliższym czasie. Pierwsze Raw po Bad Blood otworzyła Sexy Red. Czemu? Nie pytajcie, mają za dużo pieniędzy do wydania po Arabii. Następnie na rampę wyszedł CM Punk, który powiedział, że jest poturbowany, to mało powiedziane, bardziej, że został przejechany przez walec. Jego przerwa podkreśla, że Punk jest nadal krytyczny w stosunku do Arabii Saudyjskiej. Seth Rollins, któremu przerwał, wyzwał natomiast Bronsona Reeda na walkę, a propos zeszłotygodniowego Raw. W walce o mistrzostwo interkontynentalne Jey Uso wygrał z Xavierem Woodsem w żenująco krótkim czasie, bo bez reklam walka trwała ledwie 3,5 minuty. Co jednak najważniejsze, Bron Breakker ponownie stał się heelem, atakując Jeya swoim przepięknym spearem. Rośnie na nowy Big Show. Sheamus wygrał świetny Go Old Fashioned Donnybrook match, pokonując Pita Dana Brock Kickiem mimo związanych rąk. Sexy Red znowu się pojawiła i wyzywa wspaniałego Ethana Page'a. Nie fajnie. 10-osobowy tag team match kobiet skończył się wygraną face'ów, a przypięta została Sonya Deville. Dobrze jej idzie powrót. Powiem tylko tyle, że ta walka trwała dłużej niż Jay kontra Xavier. W walce wieczoru Gunther na całe szczęście wygrał drugą bitwę pod Wiedniem, tym razem chroniąc nas przed arabizacją WWE i pokonał samego Zayna. Dzięki temu zwierzy się z Cody Rhodesem na Crown Jewel o mistrzostwo słodkich pieniędzy. Drugi NXT w nowej erze rozpoczął nowy i dwukrotny mistrz NXT Trick Williams, który skonfrontował się z mistrzem interkontynentalnym Jeyem Uso. To nie było nic więcej niż postawienie obok siebie dwóch niesamowicie popularnych zawodników, a zapowiedź Jeya była najwyraźniej jedynie po to, by bardziej dowalić AEW Dynamite. Mistrzynie tag team Bianca Belair i Jade Cargill oraz mistrzyni North American Kelani Jordan pokonały Fatal Influence. Julia zaprosiła swoją niedawną rywalkę i tę, która zdetronizowała ją w walce o mistrzostwo New Japan Pro Wrestling Strong Women's, Stephanie Wacker, by wspólnie mierzyć się z Roxanne Perez i Coral Jade. Stephanie dostała Generic Theme Song, który jest smutnym żartem w porównaniu do tego cuda, przy którym wychodzi Julia. Ta jednak nie ma co się cieszyć z tego segmentu, bo próbując wbiec do ringu, była chyba bliska powtórzenia wyczynu Vince'a McMahona z Royal Rumble 2005. Tony D'Angelo zgodnie z moimi nadziejami wygrał mistrzostwo North American, pokonując świeżo ukoronowanego jako najdłużej panującego posiadacza tego tytułu w historii Obafemiego. Oznacza to, że Tony'emu brakuje jedynie z głównego złota,
by skompletować wielki szlem NXT. Dla byłego już mistrza oznacza to raczej szybki awans do main eventu, który zapewnie zwojuje tak szybko jak midcard. Dzięki temu porażka przez kontrę powerbomba nie jest moim zdaniem tak bolesna, bo jednak można to uargumentować zwykłym błędem. Nathan Fraser i Axiom obronili tytuły tag team w starciu przeciwko A-Town Down Under. O Sexy Red nie chcę się znowu wypowiadać, bo chciałbym, żeby ten film cokolwiek zarabiał. W walce wieczoru Randy Orton dokończył po 7 latach swoją historię i pokonał backyardowca, którego mottem życiowym jest ...dive. Powiedzenie ...headlock, znak większości ...dive. Szkoda tego błędu na koniec Javona Evansa. Mogłoby być piękne RKO, ale powiedzmy sobie szczerze, sama próba była niemożliwa do wykonania. Na start AEW Dynamite John Moxley i Bryan Danielson otrzymali chwilę czasu, żeby w formie filmów podpromować ich sobotni main event gali AEW Wrestle Dream. Darby Allin w dosyć dziwnym segmencie skonfrontował się z Brodym Kingiem przed ich walką na Wrestle Dream. Hologram kontynuuje swój dziwnie mocny push, pokonując Commandera, ale nie Aziza. Następnie został zaatakowany przez nowych klientów Jake'a Robertsa, w tym Beast Mortosa, z którym na Wrestle Dream zmierzył się w typowo meksykańskim 2 out of 3 falls matchu. Willow Nightingale wygrała Fatal 4-Way przeciwko Sarai, Jamie Hayter i Nyla Rose, która zastąpiła Britt Baker. Dzięki temu zdobyła miano pretendentki do Mistrzostwa Kobiet na Wrestle Dream. Nie świadczy to dobrze, że na ostatniej tygodniówce poznajemy przeciwniczkę Mirai May. Jay White pokonał Jobera i wyzwał Hangmana Page'a na Wrestle Dream. Ferrari Monet pokonała Emi Sakurę w jedynym starciu z tytułem na szali na gali zatytułowanej Title Tuesday, broniąc tytuły TBS oraz NJPW Strong. Chris Statlander przepędziła Monet na zaplecze. Wściekły po zeszłotygodniowej walce z Ricochetem Will Ospreay domagał się wyjaśnień od Dona Callisa i Konosuke Takeshity. Wymiana zdań i próba załagodzenia sytuacji przez podobiecznego Anglika Kyla Fletchera skończyła się awanturą, z której mistrza International uratował Ricochet. Bryan Danielson i Will Ryuta pokonali w walce wieczoru Claudio Castagnoliego oraz Paka, po tym jak mistrz AEW zmusił byłego mistrza NXT do poddania. Po walce Bryan zniszczył jeszcze Moxleya i uratował Jutę przed resztą rywali, co nie stawiło Johna w dobrym świetle przed Wrestle Dream. Po tygodniowej przerwie spowodowanej przesuniętymi nagraniami TNA Impact wraca z drogą do najważniejszej gali roku Bound for Glory. Show otworzyły Panie, gdzie mistrzyni Knockouts Jordan Grace i Masha Slamovich połączyły siły z Sol Ruką z NXT w walce z Tasha Steelz, Rosemary i reprezentantką NXT Wendy Chu. Te pierwsze wygrały, choć Ruka musiała ostatecznie pogodzić swoje partnerki. Mistrz TNA Nick Nemeth skonfrontował się ze swoim rywalem z Bound for Glory, Joe Hendry. Dobre promo pokazujące szacunek obu wrestlerów do siebie było niezłą zapowiedzią ich pojedynku. Zdecydowali się też połączyć siły i w walce wieczoru zmierzyli się z AJ Francisem i Casey Navarro. Josh Alexander kontynuuje ciekawy heelowy storyline, pokonując w dobrym pojedynku Erika Younga, choć przy pomocy Travisa Williamsa i Judasa Ikarusa. W trójkę już oficjalnie założyli stajnię o nazwie The Northern Army, co oczywiście tworzy skrót TNA. Mike Santana odbył ostrą wymianę zdań z Moose'em, który przebył pod ring z ochroną. Ostatecznie spora awantura w ringu spowodowała, że Santino Marella ogłosił walkę tej dwójki na Bound for Glory. Chris Bay i Ace Austin, czyli ABC, zmierzyli się z Jeffem oraz Mattem Hardy, po tym jak ta czwórka pomogła wypędzić stajnie Musa The System spod ringu. Ci w ramach zemsty spowodowali, że ten tag team match nie został dokończony. Marella zapowiedział, że w takim razie na Bound for Glory Brian Myers i Eddie Edwards staną w obronie tytułów tag team w triple threat matchup z zarówno ABC, jak i The Hardys. A gdyby tego było mało, będzie to Full Metal Mayhem match, czyli tutejszy TLC. Zapowiada się naprawdę srogo. Leon Slater pokonał Laredo Kida i Jasona Hocha, zgarniając miano pretendenta do mistrzostwa X Division, ale z mistrzem Mike'em Bailey zmierzy się już za tydzień. Jordan Grace domagała się wyjaśnień od Maszy Slamovich po tym, jak mistrzyni znalazła swoje zdjęcie wokół ofiar Rosjanki. Masza ostatecznie wyzwała Grace na walkę o mistrzostwo Knockouts i wręczyła kopertę z namalowanym X-em na zdjęciu Jordan. W walce wieczoru Joe Hendry i Nick Nemeth pokonali Top Class w Can They All Exist matchu.
SmackDown otworzył powracający Jimmy Uso, który został przywitany świetnym wsparciem od fanów. Typowo face'owe promo szybko przerwał Roman Reigns, który poradził sobie z mikrofonem o wiele lepiej. LA Knight obronił mistrzostwo Stanów Zjednoczonych, pokonując Carmelo Hayesa. Wszystkiemu przypatrywał się z okolicy ringu Andrade, choć osobiście nie zainterweniował oprócz tego, że wstał. Segment dekady odbył Kevin Owens, który pobił się z ochroną, wyprowadził Ortonowi ogłuszacza i sam został poskromiony przez Randy'ego. Aha, fajnie, dobry start Kevina. Bianca i Jade z jakiegoś powodu broniły tytułów tag team w walce z jakiegoś powodu z Lash Legend i Jakarą Jackson z NXT. Na szczęście było to krótkie. Nia Jax po słabym segmencie z Naomi i Tiffany przegrała z byłą mistrzynią kobiet po ataku Liv Morgan. Pojawiła się nawet Rhea Ripley, co jest trochę zabawne, bo zgruzowała wszystkie zawodniczki, pokazując, jak bardzo sra na tę dywizję. Motor City Machine Guns na SmackDown można było mieć jeszcze jakieś minimalne wątpliwości, ale po najnowszym tajemniczym filmie jesteśmy już pewni. Napisane inicjały MCMG to jest to. Za tydzień zawalczył z Angelem i Berto z Legado del Fantasma. Jeśli dostaną jakimś cudem filmzong z TNA, to już wiecie, co za tydzień ma nagrody wrestlerów, walki, wydarzenia i show tygodnia. Orton miał pogadać z Owensem, a jedyny co zrobił, to zmierzył mu rozmiar buta. Sędzina tak ogarnęła walkę z Jimmy'ego solo, że już lepiej mógł przyjść Roman i pomóc Uso. 20 interwencji nowego Bloodline, łatwa wygrana solo i do tego zmasakrowanie Reignsa, który po walce próbował uratować sytuację. W New Japan same nudy, ale co najważniejsze w momencie publikacji filmu, jutro, 14 października, odbędzie się jedna z największych gal w roku NJPW, czyli King of Pro Wrestling. Mocno obsadzone show, bez zbędnych tag team meczów, bo w openerze Hiromu Takahashi zmierzy się z Mystico, czyli oryginalnym Sin Cara. Tuż przed tegorocznym turniejem dla drużyn junior heavyweightowych w czwartej obronie reprezentanci Bullet Clubu, Drilla Moloney i Clark Connors zmierzą się z Jet Setters, czyli Kushido i Kevinem Knightem. W australijsko-tongijskim starciu mistrzowie heavyweight tag team, reprezentanci TMDK, Shane Hayes i Mikey Nicol zmierzą się z niby Bullet Clubem, czyli Balu Kwale i Cavemanem Ag. W potencjalnym show stealerze o mistrzostwo Never Openweight Shingo Takagi zawalczy z Ryuheim Oiwo. Rzadko widziany triple threat match będzie o mistrzostwo NJPW World Television, a tam mistrz Jeff Cobb zmierzy się z Yoto Tsujim i Renem Naritą, gdzie jak zwykle będzie 15-minutowy limit czasowy. Poświętujemy ćwierćwiecze kariery obecnego prezydenta NJPW Hiroshiego Tanahashiego. On razem z Shoto Umino i moim ziomkiem El Fantasmo podejmą House of Torture, czyli Evola, Yujiro Takahashiego i Yoshinobu Kanemaru. Douki będzie bronił mistrzostwa Junior Heavyweight w starciu z Shaw w rewanżu z Wrestling Satsuma no Kuni. Mistrz Global Heavyweight David Finlay podejmie drugą połówkę zespołu Bishamon, czyli Hirokiego Goto. No i w wielce wyczekiwanej walce wieczoru mistrz świata wagi ciężkiej Tetsuya Naito zmierzy się ze zwycięzcą tegorocznego turnieju G1 Climax z Zackiem Sabrem Juniorem. Ten wyjątkowo postanowił wyzwać mistrza świata na walkę przed Wrestle Kingdom, jak to już jest w zwyczaju od 2012 roku. Zack stanie przed szansą wkroczenia na NJPW Royal Quest w Londynie 20 października jako IWGP World Heavyweight Champion, za co chyba znaczna większość fanów NJPW trzyma kciuki. Na moment nagrywania filmu znamy kilka walk na PTW Underground 23, które odbędzie się w sobotę 19 października w Kozłowie. Starboy Nano Lopez zmierzy się z Vincentem Caravaggio, Max Speed zawalczy z Włochem Luką Bjornem w Trick or Treat Hardcore matchu, a Diana Strong podejmie Węgierkę Reis. Najnowszy projekt w Polsce Legacy of Wrestling ogłosił rozpoczęcie sprzedaży biletów na ich galę, która odbędzie się 1 grudnia o godzinie 16 w katowickim klubie muzycznym Królestwo. Najlepszym show tygodnia było moim zdaniem TNA Impact, które po wymuszonej przerwie i utracie jednej tygodniówki na drodze do Bound for Glory ogarnęło sytuację. Dwugodzinne show miało ręce i nogi, a co najważniejsze było też na bardzo dobrym i stałym poziomie od początku do końca, więc brawa. Zaznaczam, że Raw i NXT zostały dyscyplinarnie zdyskwalifikowane z tego tygodnia za cyrk z Sexy Red. Walką tygodnia, również spoza tygodniówek, jest bezapelacyjnie fenomenalny Hell in a Cell match CM Punk'a i Drew McIntyre'a. Połączenie widowiskowej brutalności, dobrego show wrestlingowo i świetnego widowiska ogólnie dało nam perfekcyjną walkę. Wydarzeniem tygodnia był moim zdaniem powrót The Rocka na Bad Blood. Na koniec tego show, jednego z show, nareszcie dostaliśmy jakieś poruszenie w story Bloodline, choć wychodzą dziwne plotki, jakoby Johnsona nie miało być na WrestleMania.
Wrestlerem tygodnia został Gunther, który nie dość, że obronił Mistrzostwo Świata Wagi Ciężkiej przed panowaniem Arabii Saudyjskiej, to jeszcze co najważniejsze, zwyzywał Goldberga. W najbliższym odcinku Raw Bianca Belair i Jade Cargill staną w obronie Mistrzostw Tag Team przeciwko reprezentantkom Damage Control, czyli Kairi Sane i Io Sky. Vemi zmierzy się z R-Truthem, a Bron Breakker z Kofim Kingstonem. Zaznaczam, że to Raw było nagrywane zaraz po omawianym przeze mnie dzisiaj, więc wyniki możecie znaleźć w internecie. I te trzy walki nie są jedynymi, które zostaną wyemitowane. Następne NXT po raz pierwszy w nowej erze zawita do Performance Center i można spodziewać się wielu zmian wizualnych. Nowy mistrz North America Tony D'Angelo dostanie segment w ramach celebracji wygranej nad oba Femi. Lola White zmierzy się z powracającą po 9 miesiącach do telewizji Nikita Lyons. Stephanie Wecker zaliczy debiut w NXT walcząc z Renee Sinclair. Zapewne w walce wieczoru poznamy pretendenta do mistrzostwa NXT na Halloween Havoc, a o nie zawalczył Ethan Page, Wesley oraz Javon Evans. Na przedostatni odcinek TNA Impact w drodze do Bound for Glory zapowiedziane są 3 pojedynki. Matt Cardona zmierzy się z mistrzem TNA Nickiem NMFM, PCO czy też Pico zbliży się z Rhino, a Mike Bailey stanie w obronie mistrzostwa X-Division w starciu z niezwykle utalentowanym Leonem Slaterem. Na Dynamite i SmackDown nie mamy w tym momencie żadnych zapowiedzi. I to by było na tyle z dzisiejszego podsumowania tygodnia. Co Wam się najbardziej podobało z ostatnich dni? Czy nagrody były dobrze rozdane? Czekacie na debiut Motor City Machine Guns tak jak ja? Dajcie nam znać w komentarzach. Dziękuję wszystkim wspierającym za pomoc w rozwijaniu kanału. Tak więc ja nazywam się Marcel Lukowski z Botys Wrestling. Dziękuję za uwagę i słyszymy się już wkrótce.